Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Propozycje podatkowe, które wprowadziliście, nie były żadnym ładem, tylko chaosem i bajzlem, w którym uderzyliście w setki tysięcy polskich podatników. Ten wasz Polski Ład nieźle wyglądał tylko na billboardach i wydaliście na nie ponad 15 milionów złotych na promocję czegoś, co się okazało czymś, z czego musicie się jak najszybciej wycofać. Lepiej późno niż wcale. I to musicie zrobić jak najszybciej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne kwestie, które są po prostu niesprawiedliwe. Opowiadaliście, że matka samotnie wychowująca dziecko będzie mogła znów rozliczyć się wspólnie razem z nim. Może limit dochodów będzie taki sam jak na przykład dla pary małżonków, ale kwota wolna od podatku na dziecko wyniesie już tylko połowę. Czyli co? Samotnie wychowująca matka będzie mogła się rozliczyć tylko z połową dziecka? Przecież to jest nieracjonalne. To są pomysły, które naprawdę powinny zostać zmienione jak najszybciej. Panie ministrze, dlaczego takie rozwiązania niesprawiedliwe wprowadzacie? Dziękuję.